rozwoju niż nasz zespół, no to chyba nic lepszego nam się przytrafić nie może. KST już trafia pierwszego fraga, Regali dokłada coś od siebie, Gruby wyczyszcza bombsite B. No tyle tylko, że tu jest jeszcze Kewe, z którym radzi sobie Gruby kapitalnie. No i KST daje o sobie znać, ale Gruby zrobił kapitalną pracę na bombsite B. Teraz jeszcze przytomny skrót, nie będzie się tego spodziewał Regali, co robi Dominik Gruby Świderski. Czyżby to miał być jego ace? Jest duża szansa na ace'a, chyba tak to się skończy, bo KST nie będzie się spodziewał takiego wariantu, chociaż teraz Gruby na raty, ale jest ace w pistoletówce. Kyle drużyna awansuje, nadrobię to w przerwie, żeby mieć informacje dla was, no bo też istotne jest to, jak... No różnica jest znacząca. My byliśmy przez dłuższy okres czasu jednak w tamtym sezonie ekipą wiodącą, jeśli chodzi o main. Kolorowo i sympatycznie nie jest. Banio, wyczuł Matiego, podniesiony kałak, no 3 na 3 cały czas, 30 sekund. Kewe radzi sobie z Sidneyem, odwrócony plecami Prism, dał sobie z nim radę KST, pojedynek 1 na 1 Grubego, ale niestety Banio ma tutaj podniesionego kałacha. No Gruby nie spodziewa się rywala, chociaż teraz! No i niestety, Banio to ugrywa. No. Wejście na bombsite, przyspieszenie, Sidney trafia, Mati sieka w głowę Regaliego, Exus lepszy od KST, Kewe i Banio. No. No i czwarta runda przed nami. Zaczyna się dobrze, bo Mati likwiduje Kewę. No sukcesem byłoby na pewno zgarnianie wszystkich takich punktów, no ale Pepsor, proszę bardzo, skrót, dwa fragi z CZ-y. No i odmienia losy tej rundy. Teraz jeszcze Sidney dostał w głowę. No ależ pograł sobie. To jest na pewno element zastanawiający. No Pepsor w ogóle rozgrywa koncert. No i Banio likwiduje Matiego. Chaos, to można w tej sprawie. KST. Trafia Sidneya, jeszcze gdzieś. Banio likwiduje Exusa. Regali lepszy od Grubego. Zostaje Mati, zostaje Priest. No i niestety czyszczą nas gracze. Strony broniącej, no teraz to bez żadnych argumentów, Mati zostaje sam na 5 graczy Fnatic Rising, bez szans jakichkolwiek. Tak to po prostu wygląda. Banio z jednym fragiem, Mati odpowiedział natychmiast, 4 na 4, ale ligowe SA narzuca te spotkania, no i trzeba rywalizować. Gramy na tyle, na ile pozwala nam rywal. Regali z jednym fragiem, ale tutaj bombsite będzie korzysta z fleszy, żeby utorować drogę swoim kolegom. Pepsor trafił, ale Mati dobrze. No i KST zostaje sam. Chyba tego nie wyciągnie. Tak jest. Brawo dla naszej drużyny. Brawo dla Matiego. Brawo dla drugie tempo. Te nade'y dorzucone. Sidney wychodzi dynamicznie. No było bardzo blisko, żeby wygrać pojedynek z Banio. Przepraszam. No właśnie, musiałem się upewnić. KST lepszy od Matiego. Kewe trafiony. No Banio z kolejnym fragiem i też dający możliwość kolegom na rotację, więc to też istotne. Prism czeka. No podkładamy pakę, więc ten plan minimum wykonany w kontekście tej paczki, no bo nic więcej tutaj nie damy rady zrobić. 7 do 3 za chwilę. Zwycięzcą tutaj powalczyć, no bo chyba o top 24
będzie niezwykle ciężko w tym aspekcie. No zobaczymy sobie w przerwie, jak w ogóle wyglądają nawet matematyczne szanse na taki wariant. Mati teraz się rozkręcił, dwa fragi niezwykle cenne, jeszcze chwyciła WP. No to jest dla nas dobry scenariusz. Banio skasowany, no jeszcze daje o sobie znać tutaj Kewę. No ale on zostaje w sytuacji 1 na 2. Mati nie trafia niestety tego strzału. Pędzi po niego Kewę, na całe szczęście był w pełni zainteresowany Kewę. Gruby dynamicznie kasuje tutaj Kewę. Teraz dostał obrażenia, ale no minimalne, bo to znowu jest runda, w której próbują zawodnicy Natic Rising na niepełnym wyposażeniu nas zaskoczyć. Mati niestety nie będzie się spodziewał rywala. No i Pebzor lepszy od Sydneya. Jeszcze Pebzor! Ależ poklikał Pebzor! No i widzicie sami, co tu się wyrabia. Nawet taka runda wpada na końcu, co było. No dla mnie sprawą oczywistą. No ja gdzieś od kilkunastu sezonów tutaj te polskie ekipy w ESA komentuję i wiem, że Advanced to już naprawdę się rzadko podchodzą z założenia, że nie chcą go wygrać, tylko po prostu inny cel przyświeca takim grom treningowym. No a potem na oficjalu to już dochodzi stres i wszystkie inne czynniki. Wchodzimy na bombsite B, no ale nie udaje się podłożyć, bo Pebzor idealnie skanuje Sydneya. Mati będzie próbował tą pakę podnosić, ale musiałby chyba w innym miejscu dokonać podkładania, żeby to zakończyło się sukcesem. 17 sekund do końca. Pebzor ma ten czas po swojej stronie i już po sprawie. 9-4 i czekamy, chociaż jeszcze tego nie obserwujemy, jednak nie. Dopiero teraz wyjazd, Prism trafia swoje. No nie widzi tutaj Pebzora. Gruby Pebzor trafia, znowu Banio dobrze, Regali odpalił rakietę, 7 sekund, no i Pebzor, który chyba wyrasta na cichego bohatera w tym spotkaniu. Prism, ładne głowy, no ale Banio nawet się to wychylał nie będzie, no bo nie ma takiej potrzeby. No ale Regali już kasuje Grubego, Banio przygotowany z tymi nade'ami i za chwilę pewnie tego nade'a, co się dzieje na B. Mati lepszy od Regaliego. No ale w tym samym momencie odpowiada Banio. Kewę pomaga. No zostaje Exus, zostaje Mati. Mati skasowany. Exus jeszcze walkę podejmuje. No ale sił wystarczyło na dwa fragi. 11-4. Wszystko na tej mapie Inferno będzie stracone. Sydney właśnie taki pierwszy krok wykonuje do tego pozytywnego dla nas scenariusza. No ale Exus równie szybko niestety nam pada, więc tak naprawdę mamy sytuację 4 na 4, no i paka podłożona. No i niestety Fnatic dokończyło to. Musi ta runda być zwycięska. Na razie jeden za jednego. Exus trafił, ale Pebzor odpowiedział natychmiast. Tony, Exus dostał tam po głowie. Prism skasowany przez KST. Gruby łapie Pebzora. Kewę lepszy od Grubego. Broni chować. Tak, abyśmy mieli czym postraszyć w tej kolejnej rundzie. No i Sydney będzie wycofywał. 13-4. No, Angentium bez pieniędzy. Prism likwiduje Pebzora. Kewę likwiduje Matiego. Exus zauważony, ale jeszcze Regali nie kończy tego sukcesem. Kewę coraz lepsza pozycja, Gruby złapany. No i nasze kroki powinny zostać skierowane na bombside A, bo tam będą domykać tą sytuację gracze Angentium. Muszą się dobrze na to ustawić. Miałem na myśli, że Fnatic Rising będzie tutaj dobiegało do pozycji. No Sydney
Zrobił co w jego mocy. Dwa fragi. Exus zaskoczyć rywala, no ale teraz będzie o to ciężko, bo Sidney został wyeliminowany. No też Banio jest dobrze wcelowany. No czują pismo nocem gracze atakujący. Skąd może Exus nadbiegać 14-4. No i znowu dałoby utrzymanie w tym sezonie. Mati dwa fragi, które mogą spowodować, że jeszcze ten mecz się dla nas nie skończy. Pamiętajmy, że w kontekście takiego samego bilansu będą tutaj decydowały rundy, więc też warto o każdą tą rundę grać. To nie jest tak, że przegrana 15-4 jest przy dobrych wiatrach dwa mecze z takim wymagającym rywalem, a większość rozgrywana jest teoretycznie słabszymi w tych pierwszych rundach. Natomiast no tutaj ma to do siebie specyfika platformy SA, że w dużej mierze toczy się rywalizacja z drużynami. Bombsite gracze Fnatic Rising teraz nie sprawdził pozycji Sydney. Regali to wykorzystuje, no i Exus, który od tych apartów miał szansę na dynamiczne wyjście. Koniec, KST kończy. No i niestety Angentium nie wygrywa tego spotkania.